Serwus, z tej strony Malinowy Nos. Rozsiądźcie się wygodnie, bo będę dziś nastawiał dużo winka. Jak widzicie, stoi tutaj koło mnie taka duża beczka 100-litrowa i w niej dzisiaj będę nastawiał wino rodzynkowe z dodatkami. Pamiętam, jak zaczynała się moja przygoda z winiarstwem i jak o jakieś 8 lat temu w podobnej beczce na dworze nastawiałem wino z ryżu z różnymi przyprawami i tak wrzucałem na co miałem akurat pod ręką i robiłem wtedy pierwsze wino właśnie 100 litrów. Dziś po tylu latach chciałbym sobie przypomnieć, jak to było, dlatego z garażu wyciągnąłem tą beczkę. Żeby nie nastawiać 10 czy 20 litrów, zrobimy małą odmianę i nastawimy tego winka troszkę więcej. I widzicie tutaj przede mną nie wszystkie kartony, 5 kartonów po 10 kg rodzynek sułtańskich. Około 50 kg rodzynek chciałbym użyć na te 100 litrów wina. Pożywka, drożdże, sok z cytryny świeżo wyciśnięty i jakieś tam eksperymentalne dodatki, jak ja lubię robić wino, którego jeszcze nie robiłem. Czyste wino rodzynkowe już robiłem. Zresztą mam tutaj butelkę, zaraz skosztujemy, pokażę wam chociaż jak wygląda. 2 lata temu robiłem bardzo przyjemne winko, dlatego tym razem postanowiłem, że nie zrobię czystego wina rodzynkowego, tylko zrobię je z eksperymentalnymi dodatkami. Także pokażę wam, jak to winko z rodzynek wygląda po 2 latach. I zaraz się zabieramy za robotę. W dużym garze już mi się woda grzeje. Będziemy rodzynki parzyć, żeby troszkę tłuszczu z tych skórek ściągnąć. Odświeżyć te rodzynki i będę... Też myślę, że rodzynek nie wrzucę wszystkich naraz. Podzielę je na 2-3 partie, żeby za dużo ich nie było naraz, żeby cukru za dużo nie wydobyć. Bo sprawa jest taka, jest to około 50 kg rodzynek w sumie, na te 100 litrów wina. Objętościowo też będzie trochę zajmować, ale to tym się nie przejmuję, bo później uzupełnię wodą. Chciałbym to wino zrobić bez, i będę to wino robił bez dodatku wody, wody dodam, bez dodatku cukru. Cały cukier będzie tylko z rodzynek. W kilogramie cukru, w kilogram rodzynek zawiera około 600 gramów cukru, także ponad połowa rodzynek to cukier, więc z 50 kg to jest około 30 kg czystego cukru tak naprawdę, jakby wszystko wydobyć z nich, zakładam, że tak. Więc tak naprawdę w tych rodzynkach będzie już około 30 kg cukru, to wystarczy, żeby po fermentacji wino miało odpowiednią moc. Dlatego cukru nie będę dodawał. Tylko cukier z rodzynek będzie mi pracował i drożdże się będą musiały zajadać tylko tym cukrem. Także takie są plany. Zaraz wam pokażę, jakie dodatki przygotowałem. Otworzyłem szafkę. Co miałem, to wyciągnąłem. Naprawdę lubię takie rzeczy robić. Nieprzewidywalne, niespotykane i pierwszy raz robię takie wino, więc... Jak trzeba będzie, to wyciągnę drugą beczkę 100-litrową. Mam jeszcze więcej rodzynek, bo udało mi się ostatnio kupić większą ilość, także wyciągnę jeszcze jedną i zrobię albo czyste wino, albo z innymi dodatkami, albo drugie takie, jak się okaże, to jest dobre. Także czekam na sezon, jak już przyjdzie lato, bo mauzery czekają i chciałbym je czymś dobrym napełnić w końcu, bo w zeszłym roku te mauzery takie kiepskie powychodziły i chciałbym w tym roku nadrobić te straty i zrobić coś fajnego, owocowego najlepiej. Także winko prezentuje się bardzo ładnie bursztynowo, bardzo apetycznie wygląda, ładnie się wyklarowało, jest takie pięknie złocisto-bursztynowe, także apetycznie wygląda bardzo. Wersja za słodka trochę, troszkę z cukrem przesadziłem, mogło być ciut mniej, ale bardzo przyjemna. Taki gronowo-śliwkowy trochę posmak, suszonych jakichś śliwek. No. Nie zgadłbym, jakby ktoś mi dał takie wino. W życiu bym nie zgadł, że to wino z rodzynek. Ale bardzo pijalne. Bardzo spoko. Dlatego myślę, że z rodzynkami jeszcze nieraz będę kombinował. Można nabyć w dobrej cenie rodzynki i jak jest tylko chwila, to czy w sezonie, czy poza sezonem można takie winko nastawić.
Dlatego już nie wytrzymałem, wyciągnąłem tą beczkę i będziemy działać. Także pokazuję wam, jakie mam dodatki. Idę zobaczyć, czy woda się zagotowała, nie przedłużając. Będę parzył rodzynki na krótko we wrzątku. No i będą mu rodzynki lądować do beczki. Rodzynek, nie wiem, czy około 20 kg, wrzucę może 30. Zobaczymy za chwilę. Dodatki, woda. Drożdże wodnie, resztę składników. I tyle z roboty, także szybko i przyjemnie. Jeżeli chodzi o składniki, to mam tutaj 50 kg rodzynek sułtańskich. I widzicie, tu są te dodatki. Herbata ziołowa, miętowa, troszkę mięty. Tych składników nie ma dużo, więc wyobraźcie sobie jakieś opakowanie na 100 litrów wina. To się tak rozejdzie, to jakiś da delikatny posmak, więc nie ma ich dużo, każdy jest inny, każdego jest mało. Coś dołoży do tego wina, ale nie będzie dominować na pewno. Także małe opakowanie goździków całych, cynamon mielony, przyprawy do grzańca, dwa opakowania kurkumy, trzy ostre papryczki, drożdże winiarskie, pożywka i pół litra soku z cytryn. I to są składniki tak naprawdę, z których planuję to wino nastawić. Zobaczcie, tu jest to wino rodzynkowe. Pięknie wygląda. Sprzed 2 lat praktycznie. No, tu jest ta 100-litrowa beczka. Szczelką. Jakoś się może pomieszczę z tymi rodzynkami. No, później dodam więcej wody, więc mam dużo miejsca, mogę działać. Także idę po wrzątek i bierzemy się za sparzenie rodzynek. I 20 kg jest już w beczce i dziś nie będę dodawał więcej tych rodzynek, żeby cukru nie było za dużo. Też pojemnościowo może się nie wszystko zmieści, będę musiał pokombinować. Po 50 kg dość dużo zajmie takiej beczki. Zobaczymy to później, coś wykombinuję. Na chwilę obecną zostają te rodzynki, dodaję wszystkie te składniki, które mam przygotowane. A pozostałe rodzynki będę dodawał pewnie kolejną partię gdzieś za tydzień może. Jak tu już fermentacja ruszy, drożdże zjedzą część cukru, żeby cukru nie było za dużo. Oczywiście wleję tu wody, razem z tymi składnikami za chwilę, nie wiem, 20-30 litrów, 40, tak naprawdę, żeby było miejsce. Także dodaję teraz składniki. W międzyczasie mam tu też przygotowaną wodę letnią, uwodnię drożdże. Niech sobie postoi matka z pół godzinki. Wodę doleję za chwilę, to do rodzynek lądują przyprawy, które mam przygotowane. Do grzańca, cyk. Kurkuma, cyk. Przypominają mi się czasy, jak kiedyś zaczynałem robienie win. Kurkuma, naprawdę coś pięknego. Jak 8 lat temu robiłem to samo, tylko z innym winem. Do grzańca, goździki całe. Goździków będzie mało, mam tam jeszcze opakowanie, może bym... Później też dodał cynamon mielony. To wszystkie to są takie małe ilości. Trochę mięty suszonej. Naprawdę nie bójcie się eksperymentować. Zachęcam do tworzenia nowych smaków. Papryczki 3. Takie delikatne. Pożywka do drożdży. Cyk. Sok z cytryn 500 ml. Żeby lekko zakwasić. Dokwasić, no i wodę ze 30 litrów na pewno. Tu jest 15, jeszcze z 15 na pewno.
ponad 30 litrów wody już jest. Wymieszajmy to. Drożdże już się delikatnie uwodniły. Też już je możemy dodać. I tak naprawdę na chwilę obecną to tyle. Doleję jeszcze może ciut wody, ale to już poza kamerą, 10 litrów. Jak fermentacja ruszy, wszystko zacznie pracować, to będę reagował. Za jakiś czas dodam kolejne rodzynki, wodę, żeby wszystko mieć pod kontrolą. Także na razie to tyle. Zamykam uszczelką i czekamy na fermentację. I te 30 kg rodzynek zostawiam na później. Będę Wam na bieżąco pokazywał, czy w tym odcinku, czy w kolejnych, co się dalej dzieje z tym nastawem w tej wersce. Już widzę zapytania o to, dlaczego tu nie ma rurki. Na chwilę obecną uszczelka będzie robić za rurkę. Po prostu delikatnie, jak gwint zacznie pracować, to gaz będzie uchodził bokiem. Tak robiłem i zawsze było ok. Raz nawet kombinowałem z rurką, ale to nie do końca wypaliło. Zobaczymy, czy tu będę coś montował, czy po prostu wypychający dwutlenek będzie tutaj robił poduszkę, a nadmiar będzie wychodził bokiem i nic złego tu się nie wydarzy, bo powietrze się za bardzo nie dostanie do środka. Ale to zobaczycie wszystko, co i jak będę robił. Także pachnie ładnie. Przyprawami, miętą. Czekamy. Będę Wam pokazywał, jak fermentacja ruszy, jak się będzie dalej działo i co będziemy dalej tutaj dodawać do tego. Także na chwilę obecną Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. A, nie żegnam się, bo jeszcze Wam chciałem coś pokazać. Tak się mają obecnie miody pitne, które ostatnio widzieliście na kanale. Niebawem się pojawi o nich odcinek, jeszcze chwilę niech dopracują, jak je będę przelewał, dodam 3 litrowych. Za jakieś 2 tygodnie może to nagram, materiał i zobaczycie, co się dalej z nimi dzieje. A najbliższy odcinek pewnie to będzie wino z piwa, które tutaj jest z tymi dodatkami. Zobaczcie, jak to tam ładnie wygląda. Jak dno oceanu. Także to muszę zlać z nadosadu, przefermentowało, ładnie się wyklarowało, także muszę to ogarnąć. I to będzie druga część, pokażę Wam, co dodawałem i jak się ma, może skosztujemy przy okazji, czy coś z tego będzie, czy nie. Także to w najbliższych odcinkach i to też na pewno, także póki co wszystkiego dobrego i do zobaczenia, servus! I zobaczcie, tak po nocy prezentuje się ten nasz nastawik. Już widzę, że wszystko jest ok. Ścianki się pocą delikatnie. Tutaj się zrobił kożuch, czyli znaczy, że drożdże już pracują. Zresztą, czy będzie słychać? Praca się zaczęła. Na razie powoli. Przypuszczam, że będzie gwałtowniejsza, ale zaczęła się. Także drożdże biorą się za cukier z rodzynek. I tak sobie myślałem, że ta beczka jest taka teraz niepełna, w sumie trochę bez sensu. Strasznie dużo tu miejsca, że będę dodawał zaraz jeszcze rodzynki. Nie wiem ile, czy 10, czy 20 kg, ale dodam, żeby było więcej w tej beczce. I ostatecznie dodałem tylko 10 kg rodzynek, żeby nie przesadzić. Uzupełniłem jeszcze wodą. Także jest już ponad 3/4 beczki i tak to na razie zostanie. Czekam, aż ładnie fermentacja ruszy i będę działał dalej, ale to wszystko zobaczycie w części drugiej. Serus. Chciałem Wam pokazać ten pojemnik tutaj fermentacyjny z niecodzienną zawartością. Jak widzicie, wielorakie zastosowanie mają nasze pojemniki. Czy wiecie, co tam może być w środku? Znajomy mi przywiózł dzisiaj około 20 litrów słońskiego mleka od krowy, niepasteryzowanego, świeżego. I będę próbował zrobić jakieś sery. Thank you.
się prezentują te serki. Tutaj są halloumi, a tutaj jest ricotta. Zostało mi jeszcze trochę mleka. Jutro będę robił jeszcze jakieś mozzarelki chyba i koryciński ser z tego, co mi zostało. Także powoli się wdrażam.